Jest niedziela, 20 lutego. Zaproś Pana Jezusa do tego czasu modlitwy. Posłuchaj uważnie Jego słowa. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się o zwrot od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus mówi, co robić, aby Boża logika, która przekracza ludzki zdrowy rozsądek, stała się naszą logiką. Powiadam wam, którzy słuchacie. A zatem to dzięki wsłuchiwaniu się w Jego głos jesteśmy w stanie przekraczać siebie. Czy twoja relacja z Jezusem sprawia, że potrafisz być dobry dla niewdzięcznych i złych?
Czasami człowiek postępuje niewłaściwie z powodu niedojrzałości albo gdy nie jest na coś jeszcze gotowy. Miłosierne serce potrafi odpuścić takiemu człowiekowi. Nie przekreśla go, ale też nie wypomina mu błędów. Pozwala się zranić i nie przestaje kochać. Pomyśl, kto cię najbardziej rani i kogo jest ci najtrudniej kochać. Realizacja pouczeń Jezusa jest bardzo trudna, ale tylko dla tych, którzy chcą je wprowadzać w życie o własnych siłach. Pomóc może tylko Jezus Chrystus, który pokochał swoich nieprzyjaciół, czyli nas, grzeszników, aż po krzyż. Do jakiego stopnia ufasz Jezusowi w tym, że On także ciebie nauczy tego, co najtrudniejsze w Ewangelii? Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się o zwrot od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.
porozmawiaj z Panem Jezusem o tym, co było dla Ciebie ważne podczas tej medytacji. Spróbuj powierzyć Mu ludzi, którzy Cię ranią. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.